dwie rzeczy, które tak naprawdę w tym tekście, w rozmowie z Samantą Gamer są zupełnie, zupełnie wyjątkowe, to po pierwsze przebieg samego zdarzenia. Tak, widziany oczami ofiary, widziany oczami Samanty Gamer, ale tak naprawdę jest tak, że Polański, mimo tego, że poświęcił cały rozdział temu wydarzeniu, nie bardzo przedstawił jakiś swój punkt widzenia. Starał się robić coś, co młodzieżowo określać dzisiaj jako ściemnianie. On po prostu jak gdyby pokazywał, przechodził do porządku dziennego nad faktem, że była to 13-letnia dziewczynka, która nie miała biustu jeszcze, nie nosiła stanika, mówiła mu nie, przynajmniej tak wynika z jej zeznań. Nie wracał do tego we wspomnieniach wyraźnie, że przyznał się do tego aktu, ponieważ go popełnił. Te wspomnienia, zresztą dość odległe już w czasie, sprowokowały Gamer do wystąpienia na drogę cywilną. Uzyskała wtedy od Polańskiego ogromne odszkodowanie. Natomiast no, ważnym elementem tej książki, ważnym elementem tego wywiadu, który miałem z Gamer i ważnym elementem naszego artykułu w Newsweeku jest pokazanie no, zupełnie zatrważających w sensie psychologicznym okoliczności tego gwałtu, przebiegu tego wydarzenia, które urosło do jakichś mitologicznych rozmiarów. Mówi się o jakiejś prywatce, a tam były dwie osoby i służąca, która gdzieś tam się zaglądała i nie zaglądała. Nie była to żadna prywatka, była to 13-letnia dziewczyna. Był to znany polski reżyser, polsko-amerykański reżyser, który miał wrażenie, że jest królem świata, panem świata, że może robić, co mu się podoba. I to jest wstrząsające i w książce, i w tej rozmowie. I miałem wrażenie, że Gamer, kiedy wracaliśmy do oceny moralnej, a nie do samego wydarzenia Polańskiego, mimo tego, że wyraźnie stara się pokazać, że Polański jest tu także ofiarą. Słyszałem, jak drżał jej głos. Słyszałem, jak, mimo tego, że był to pewnie 20 wywiad, którego udzieliła na temat książki, słyszałem, że to było przeżycie nie tylko gwałtu, ale przeżycie tego, że człowiek, który to uczynił, słynny reżyser, parę lat potem potrafił mówić w wywiadach zdania typu z młodymi dziewczynami pieprzyć lubi się każdy. To jest szokujące i to na pewno może zaszokować Romana Polańskiego, że ktoś to powiedział głośno.